Kassel, witam serdecznie. Przed nami ciekawa konfrontacja, jedna chyba z najważniejszych dzisiaj, dlatego że jedni i drudzy nie punktują za bardzo. Kochani, Signia Olomouniec, udało się im zapunktować w jakimś meczu, zremisowali, mają jeden punkt. My cały czas bez punktu, ba, i bez bramki, słuchajcie. Signia Olomouniec, trzeci plac, sama górna liga. Jo. Słuchajcie, tu mamy, kochani, kibiców z Olomouńca. Dorosły Olomouniec jest w tym momencie na trzecim miejscu w lidze, kochani, także... my atakujemy na tą stronę, ale biało gramy, a nie ma westów, ale numer, nie ma znaczników, nie ma westów, popatrz, wszyscy biali, nie ma, na nikt, patrz, a poszedł sędzia, dobra, same bale, same bieli. Kochani, atakujemy na tamtą stronę. Myślę, że pójdziemy na spokoju tam. Nie będziemy przeszkadzać. Jesteśmy w Kassel, kochani. Ostatni mecz o tyle ważny dla nas, że mecz, kochani, o zamknięcie stawki. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, myślę, że my będziemy rozgrywać swoje zawody tam w tej części 24-12, ale żeby nie zamknąć tej 24, to tutaj jednak musimy coś, kochani, zapunktować. Śmiejemy się, kochani, że to sztuczna murawa, czyli ta murawa, do której nam najbliżej Gutek nałożył westa i startujemy. Do tej pory rozgrywaliśmy wszystkie pojedynki, kochani, na trawiastych nawierzchniach, to jest pierwszy na sztucznej. Zaraz zobaczymy, kto lepiej na tej sztucznej będzie sobie radził, kochani. Patrzcie. Natomiast mimo wszystko cały czas twierdzę, że ta infrastruktura, kochani, po stronie niemieckiej jest niesamowita. Oni, myślę, w kilometrach kwadratowych co najmniej 2-3 razy tyle muszą mieć powierzchni do grania, myślę, jak my. Dlatego, że ta rewolucja, która przyszła i do naszego kraju, na szczęście, tutaj trwa już od dawna. Także cichutko, tutaj nie przeszkadzamy z komentarzem, patrzcie. Idziemy, kochani, na tamtą stronę. Przypominam, że to grupa mistrzowska, 24 najlepsze drużyny tego turnieju. W turnieju było 60, czyli no, wygląda to nie najgorzej. Przyjął Gutek, puszcza do przodu piłę, kolegę. Spotkały się, kochani, dwie czeskie, znaczy dwie słowackie ekipy. Ekipa z Czech, ekipa z Polski. Olomouniec jest na trzecim miejscu w lidze, kochani, czeskiej, także no, topowa akademia czeska. Zobaczcie, gramy przez tył, Gutek presuje. Spróbujemy jakieś pamiątkowe zdjęcie, kochani, zrobić. No, mamy podobne spostrzeżenia jak trener. Mówię, to co się tutaj dzieje, kochani, tu wszystko jest szybciej, mocniej, tu wszystko jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Doświadczenie, które my mamy tu, kochani, to jest, patrz, świetnie, już, patrz. No, my te kółeczka swoje, kochani, mamy świetnych technicznych zawodników, przypominam, natomiast no, na tym turnieju jakby... ta motoryka jest po prostu tu ciasno, kochani. Tak naprawdę gramy po siedmiu na boiskach takich mocno orlikowych. Może tutaj jest troszkę więcej tej przestrzeni. Tak jak patrzę, to boisko jest dosyć duże, mała strefa buforowa na środku. Natomiast w tych wcześniejszych meczach, kochani, no, przypominam, że ta kategoria wiekowa najczęściej gra, że bramki są na szesnastkach. Natomiast w tej chwili oni są na boisku w poprzek, na jednym dużym boisku są dwa boiska, kochani, wykorzystując to boczne i tamto główne. Widzicie, na którym graliśmy poprzedni mecz, to chcę sprawdzić tą nawierzchnię, dlatego że popatrzcie, tu jest ten zielony granulat, on się też nagrzewa, ale nie tak jak ten czarny. Dzisiaj jest niemiłosiernie ciepło. To jest nasz czwarty mecz, kochani, czyli 80. minuta i teraz piłka zwrotna, a my znowu się obracamy w stronę naszej bramki, kochani. No, może to nie jest złe, ale na tym turnieju działać nie chcę. Tutaj trzeba troszkę szybciej piłą pooperować, kochani. I patrzcie. Przypominam, że my jeszcze nie strzeliliśmy bramki, kochani. Gramy dużo do tyłu.
Nie widziałem tak naprawdę takich mocnych, klarownych sytuacji. Coś, co wydawało się, że jest klarowną sytuacją w jednym z pierwszych spotkań, kochani, to do oddania strzału było, kochani, całe pół minuty, a to jest bardzo dużo, kochani. Tutaj, gdzie są naprawdę fajne, wyselekcjonowane chłopaki, zobaczcie, też ładnie się ruletką chłopak obrócił, także też odpowiedni poziom techniczny u chłopców z Czech. Natomiast bramkarz fajnie tutaj oderwał. Kochani, ten turniej nie jest z kategorii wynikowych, dlatego że w tym turnieju my przede wszystkim, patrzcie, pracujemy. Będzie rzut wolny. To lewa noga, dokręć, może uderz to. Może uderzcie to, czas na bramkę jakąś. On po czesku to nie rozumie. Słuchajcie, no stąd na lewej nodze można idealnie po długim spróbować. Daj ci odwa. Tak, niech odsunie, bo to przecież chłopaki stanęli metr przed. Weź im pomóc! Ty tam jest zielony wolny! Na co czekasz? Tak może się tutaj, kochani, pokusić po bramkę na długi. No, jest za bardzo w środek, kochani, ten strzał, żeby zaskoczył. Myślę, że bym gdzieś tam przy tym długim słupie próbował. Natomiast powiem wam szczerze, że oni mocno tutaj do tych zawodów, szczególnie dzisiaj w tej grupie mistrzowskiej, podeszli tak na troszkę małej wieży. Chłopcy, kochani, naprawdę są przyzwyczajeni wygrywać, a tu troszkę zderzyli się z taką troszkę inną rzeczywistością, dlatego że tak naprawdę oni tu wygrywać nie przyjechali, tylko zobaczcie. Świetnie, brawo. Patrz Maciek. I za długo to już jest powrót, będzie zablokowane. Szkoda, szybciej właśnie. Szkoda, że nie w pierwszy, ale brawo. Natomiast... No ciężko będzie im, kochani, tu cokolwiek zrobić. Myślę, że będziemy tam grać o te słabsze cele. Remis nam w tym meczu kompletnie nic nie daje, kochani. Remis da 2 punkty ekipie z Czech. Także zamkniemy stawkę. No, nie wiem, jak z ambicjonalnością chłopców, w sensie z tą wolicjonalną, czyli ambitni są bardzo, natomiast chodzi tutaj o taką walkę, o bramkę honorową. To wiecie, jak to jest, w pewnym momencie jak idzie, to idzie, jak nie idzie, to zaczyna się jakieś dziwne doszukiwanki i tak dalej, a nie warto. Trzeba szybciutko zapominać o ostatniej porażce i iść dalej w kolejne, w następne, potem sobie robić analizę, choćby na podstawie filmów, które nagrywamy. Można sobie w domu za jakiś czas puścić, popatrzeć, dlaczego, patrzcie, to tak zadziało, patrzcie, fajna ta piła, ale... No i znowu zrezygnowania ze strony Gutka. No ciężko się naszym chłopcom tutaj, kochani, gra. Naprawdę jedną naprawdę taką piękną akcję widzieliśmy jeszcze w meczu grupowym, po ładnej klepie w powietrzu, piękna prostopadła piłka, ale żeby takich akcji było więcej, patrzcie, to trzeba... Za długo, Guciu, za długo! Za długo! Za długo, za lekko! Kochani, no wszystko tak na stojąco. Dobra, przepraszam. Miałem się nie odzywać, kochani, ale układał Gutek ten strzał, układał. To trzeba po prostu huknąć, tym bardziej, że przecież siła strzału spora. Gutek tą lewą nogę ma mocno ułożoną. Ten strzał jest mocny, natomiast to nie jest trening. Tu nigdy nie będzie tyle czasu, żebyście sobie ułożyli, dopieścili, ułożyli. Trzeba tylko szybciej, mocniej, celniej patrzeć. Powalcz. Świetnie. Wygrał tą główkę Gutek, natomiast tam już jest ciasno. Dajcie. Kochani, umówmy się, że ja bym chciał popatrzeć troszeczkę bez komentarza na te ostatnie 10 minut naszego turnieju tu w grupie mistrzowskiej, dlatego że będzie jeszcze... Tak, to jeszcze jest do zdobycia piłka, świetnie. Szkoda, bo chłopak w pierwsze tempo nie poszedł za nią, zatrzymał się, ważył, czy piłka wyjdzie, czy nie. No, normalny odruch, natomiast czasami warto biegnąc ważyć, czy się uda. To był ten ułamek sekundy, który uciekł. Super. No, oni tutaj naprawdę czują się jakby po układach weszli, a oni weszli z pierwszego miejsca, przypominam wam. Natomiast gdzieś skończyła się, myślę, że w głowie skończyło się, kochani, wiara w wygrywanie.
za dużo są bez, patrzcie, i pójść z powrotem. Ach. No, Gutek, kochani, w niewdzięcznej roli dziewiątki, znaczy inaczej, rola dziewiątki jest wdzięczna i fajna rola, natomiast jak ósemka fajnie funkcjonuje, natomiast u nas w drużynie ósemka nie funkcjonuje, bo no do tego potrzeba, kochani, zgrania, do tego trzeba, aby chłopcy ze sobą troszkę potrenowali i coś pograli. Natomiast no, ja odnoszę takie wrażenie, kochani, pamiętajcie, kanał nie jest obiektywny, ja nie jestem zmuszony do obiektywizmu. Zawsze moje wypowiedzi będą subiektywne, dlatego że chodzi, gra mój syn. Ja się też poza tym mogę na tym nie znać, natomiast jak obserwuję przez tyle lat Gutka i tak jak wam mówiłem prędzej, jak nie działa dziewiątka, to Gutek robi fajną robotę na ósemce. Natomiast to on wtedy potrzebuje kogoś, komu może piłki puszczać, dlatego że zobaczcie, brawo, będzie podanie. Ach, nie było podania. Za to był akt Gutka, że był pchany czy faulowany, ale kochani, no, no, no tak się gra w piłkę, my się bawimy, oni grają. Szukamy, cały czas szukamy swojego gola, kochani, już nie mówimy o trzech punktach. Ja bardzo się cieszę, że zobaczyłem futbol na fajnym poziomie, natomiast no, chłopcy niekoniecznie, mówię, są z tego tytułu szczęśliwi. No teraz szczęście przy nas, że chłopak się z piłką i daj długo, daj, dajcie szybciej. Aj. Też, kochani, mówię, tak troszkę bez wiary chłopcy grają, bo wiecie, można przegrywać mecze, ale jak to wszystko leci do zera na gładko, to trudna jest to sytuacja. Natomiast mówię, wiele rzeczy się na to składa, kochani, wiele. Natomiast dobrze, że oni jedną dwudziestkę grają tylko tu na tym sztucznym, dlatego że to sztuczne, kochani, jest naprawdę gorące. Ja teraz tutaj stoję w butach i czuję, jak mi stopy jest w podeszwy gorąco. Myślę, że u nich to jest bardzo podobnie. Słuchajcie, najlepszym przykładem takiej gry wynikowo-zespołowej jest nasz Yellow, ale pamiętajcie, że Yellow to są chłopcy, którzy znają się jak łyse konie od kilku lat. Nawet jak oni nie trenują ze sobą, to i tak każdy wie, kogo na co stać. Tam jest tak to poukładane, kochani, wyniki robimy naprawdę bardzo duże. Mnie strasznie ciekawi, jak na tym turnieju by sobie ten nasz Yellow poradził, naprawdę. Bo mamy bardzo mocną turniejową bandę, która naprawdę świetnie operuje piłką. A to jest turniej z kategorii, gdzie właśnie trzeba piłką operować. Teraz patrzcie, już powinna pójść. Właśnie, o to chodziło. Takiego czegoś mi tu... Jeszcze raz. No już do szału był, to się podwoili. No kurczę, kochani, jest tak szeroko, a oni... No szkoda. Szkoda. Oj, oj, teraz jeszcze chyba prezentujemy mocną taką. Fajna sytuacja teraz była, kochani, natomiast no nie za ciasno, boisko jest duże, przy tej akcji w strzał sobie chłopcy chyba przeszkodzili tak naprawdę i na dobrą sprawę, układając piłkę do strzału, straciliśmy ją po prostu, natomiast jest piątka po naszej stronie, tylko kochani, no ten remis kompletnie nic nie daje, będziemy z ostatniego miejsca w grupie grać o zamknięcie stawki, czyli o 24 miejsce. W skali 60 drużyn to nie jest dobre miejsce, przepraszam, to jest dobre miejsce, ale chłopcy mieli apetyt na więcej, chcieli pograć z jeszcze lepszymi ekipami na tym. Patrz, daj, 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 no było okienko pogodowe. Widzicie, kochani? Ja to widzę, natomiast oni mają ułamek sekundy na podjęcie decyzji, natomiast fajna akcja, gratulacje. Natomiast żeby ten ułamek sekundy działał, to oni musieliby troszkę ze sobą pograć. Wszystko nam się puentuje cały czas do tego samego, kochani, także... Uwaga. No gramy, nam naprawdę ten remis nie jest do niczego potrzebny, kochani. Tu trzeba strzelić jednego gola, choćby to miał być jeden jakiś ulepiony, wymęczony, kochani, gol. Uwaga.
Natomiast w tym momencie nie zamkniemy w grupie stawki. Natomiast wygląda na to, że to gola będzie miała ekipa z trzech. No nie, jednak nie. Jednak nie. No już teraz chyba prostsze środki, kochani, które też nie chcą działać. Nie przechodzi ta piłka. Ładnie. Fajnie chłopak odciął od podania i szybko to wprowadzamy. Patrz, i szybko to wprowadzamy. Jest, brawo, super. O to chodzi. Jeszcze raz, brawo. Jeszcze raz, świetnie, brawo. Pięknie, patrz jak zadziałało. Aj, kochani. No, żeby to do końca zadziałało, kochani, to właśnie czas jest potrzebny. No spróbujmy, może to jest ta akcja. Patrzcie, wprowadzamy to. Ale ładnie szedł przed niego. Kochani, ale ma dużo miejsca chłopak. Brawo. No, znowu szczęście przy nas. Myślę, że nie wiem, kto tu miał więcej sytuacji strzeleckich. Naprawdę nie wiem. Gutek, 3-4 minuty zostało. Spróbuj coś. 3-4 minutki. Coś z daleka może. Bramkarz wysoko wychodzi. Chciałbym, kochani, żeby nie zamknęli stawki, dlatego że mimo wszystko naprawdę popracowali fajnie. Jest to duże doświadczenie dla nich. Natomiast no, dalej mówię, nie operujemy, kochani, piłą. Gol. Jeszcze po rykoszecie naszym. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Myślę, że cierpi jako kibic, tak jak i wy. Natomiast chłopcy, jako chłopcy, wcale pewnie mniej nie cierpią. Natomiast no szkoda, że jakby uparcie dalej lecimy w to, co nie działa. No. Ale myślę, że na kolejnych turniejach będziemy wykorzystywać nasz potencjał dużo, dużo bardziej. Dobra. Oj, oby tam się nic nie stało, kochani, trener znosi kolegę. Słuchajcie, no kolegę, który dużo pracuje technicznie, tak jak wam mówiliśmy, przytrzymywanie piłki tutaj grozi katastrofą. Oni jednak już mocno operują piłką, a ci, którzy piłkę trzymają, to kiedy działało to w Rzakach, czy w Orlikach, czy w Skrzatach, kochani, to już tutaj niekoniecznie musi. To przy silnych chłopcach, kochani, to już, no to już będzie teraz szanowanie gry, kochani, już się Olmuncowi nie spieszy. No, doświadczenie, kochani, wychodzi. Czas! Trzeba troszkę przyspieszyć chłopce, bo sędzia, kochani, to nie przyspiesza, natomiast musimy pomóc im do końca, fair play, rozegrać ten mecz, kochani, jak mamy przegrać, to no tak do końca z poczuciem fair play, dlatego że widzicie, tylko strzelanie goli, no, nagrał rękę, ale sędzia nie gwizdzie. Natomiast patrzcie, nie kiwajmy, pograjmy troszkę piłą, chłopcy. To kiwanie nie działa, kochani, dzisiaj w 100 minutach jakby chyba z tego kiwania nie stworzyliśmy zagrożenia, a oni pracują piłką i 2-0. Nie, tak nie. No, trener ma trudną rolę, kochani, z chłopaków uleciała kompletnie wiara, nadzieja, takie rzeczy, natomiast jakby, patrz, no patrzcie, przeleciał chłop pół boiska, wszystko ułamek za późno robimy. Uwaga. Pełen wiary zakończam, kochani, te nasze dwa zmagania grupowe, że jednak doświadczenie chłopcy
przekują, nie wiem, może na jeszcze więcej pracy, dlatego że być może oni jeszcze nie pracują na etapie 2 godzin, natomiast 2 godziny dziennie ze swojego życia, kochani, na to, co się kocha, na to, czemu chciałoby się poświęcać życie, to naprawdę nie jest dużo. Jeszcze 22 zostaje na szkołę, sen, regenerację, naukę. Powiem tak, myślę, że ci, którzy tutaj są na tych 2 obiektach, czyli te 24 drużyny, każdy z tych chłopców pracuje codziennie nad swoją przyszłością, nad swoimi marzeniami. Myślę, że tu już do tego etapu nie da się dojechać, kochani, na samym talencie i 2 treningach w tygodniu, czy 3. Tu już trzeba, kochani, dużo, dużo więcej. Tym bardziej, że widzicie, że odjeżdża to wszystko. Odjeżdża nam piłkarska, kochani, patrzcie, w tym roczniku już widać, patrzcie, jeszcze o ile rozmawiamy o tych pomniejszych, kochani, klubach tutaj, które działają nie na zasadzie selekcji, a samego szkolenia, jeszcze sobie z tym radziliśmy w grupie, natomiast na klubach, kochani, które mają selekcję plus szkolenie, no już wygląda to, kochani, trudniej. Większość z tych band, które tutaj jest, to duże miasta, duże ośrodki, duże aglomeracje, kochani, z których jest naprawdę jak wybrać chłopców. Na pewno jest im łatwiej robić wyniki, jak ekipom. I daj, i daj, i daj, i daj, nie przyciągaj, daj! Świetnie i za mocno. Szkoda. Nie, no nie rozumiemy się w ogóle, kochani. W ogóle się nie czujemy. Idzie Gutek smutny. No. Umówmy się, że nic nie podsumujemy. Chłopcy, gratulacje. 80 minut w nogach, w fajnym futbolu. Możecie zobaczyć. Sami się czujecie względem rówieśników, w których elementach byliśmy lepsi, w których byliśmy słabsi. Natomiast no, na pewno niedosyt jest ogromny, kochani, bo można przegrywać, ale bez strzelonych bramek jednak mimo wszystko to są słabe zwycięstwa. Natomiast cały czas tak obserwuję. Myślę, że w tak ułożonej drużynie, kochani, pociechy z 9 Gutkowej nie ma w ogóle. Natomiast jakby no, trener Paweł, wspaniały facet, świetnie się rozumieją. Gutek bardzo go lubi. Natomiast oni ze sobą mało pracują na zgrupowaniu. Wtedy pracował jako 9, natomiast wtedy 8 fajne piły gdzieś tam rozdawała, wpadały bramki. Natomiast dzisiaj z boków gdzieś ta piłka nie chciała. I Gutek jest zawodnikiem o ogromnym przeglądzie pola. Kiedy na przodzie nic się nie dzieje jako 9, wtedy często jakby sam bierze ciężar na 8, ale z drugiej strony, kochani, Gucie jest bardzo karnym zawodnikiem, założenia meczowe trenera wykonuje w 100%, dlatego bardzo ciężko mu się gra w naszej 1, dlatego że w 2 improwizuje, w 2 ma wolność, w 2 sobie oscyluje gdzieś między 8, 9, każdy mecz kończy się hat-trickiem, natomiast w 1 z kolei często gdzieś tam ma jakieś założenia do wypełnienia, no i wypełniając te założenia, jakby troszkę za mało spontany jest w tamtym graniu. Natomiast chłopcy, naprawdę jeszcze raz gratulujemy z ostatniego miejsca w grupie. Myślę, że będziemy, kochani, tam o miejsce 24 gdzieś się bić, czyli gdzieś tam w środku stawki. Natomiast ja się z wami, kochani, żegnam. Uciekam z tego gorącego orlika, bo mi roztopi buty. Jeszcze raz dziękujemy pięknie za wspaniałą przygodę z Hanower. Przepraszam, w Hanower byliśmy 2 lata temu, z Kassel. Mówię, na takim troszeczkę niedosycie, bo jednak nie ma bramek, a bramki solą piły nożnej, kochani, także może w konfrontacji o miejsca zagramy z ekipami, które też dzisiaj za wiele nie powygrywały. Może będą to fajne, wyrównane mecze z Czechami. No cóż, kolejna drużyna w naszym zasięgu, ale kolejny mecz przegrany. Myślę, że w głowie 0-1. Do zobaczenia. Jeszcze oddamy na koniec, kochani, strzał tulony. Zobaczymy, czy JEV Szore. Czy to się wtoczy do bramy? No i jakby nie. Gol. Do zobaczenia.